Witam, moi drodzy. Dzisiaj taki lekki materiał, trochę z ręki można powiedzieć, bo coś chciałem Wam tutaj pokazać. Myśmy na Facebooku informowali, że coś nowego kombinujemy, że coś nowego się u nas pojawiło. No i przyszedł czas, żebyśmy Wam pokazali, co takiego się pojawiło. Więc ja tylko sobie przełączę kamerę na zewnętrzny tryb. Zobaczcie. To jest miejsce, które stworzyliśmy, czyli nasza mini motylarnia. Tutaj możecie sobie, zaraz wejdziemy do środka, ale zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj sobie jeden motylek właśnie tam gdzieś z tyłu fruwa. Zaraz wejdziemy do środka. Tak wygląda nasza witryna, w której tutaj kiedyś mieszkały inne zwierzęta, ale wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś takiego. Wejdźmy sobie w takim razie do środka, zobaczymy, co tam jest i chwilę o tych zwierzątkach porozmawiamy. Dobrze, moi drodzy. Jesteśmy w naszym królestwie motyli. Zobaczcie, jakie tutaj mamy zwierzątka piękne. To jest nasz inkubator, można powiedzieć. Tutaj powiesiliśmy sobie różne poczwarki różnych motyli. Przyszło do nas 100 poczwarek, które no tu mi się całkowicie nie zmieściły. Tutaj do tego terrarium z tymi półeczkami zmieściłem 70 poczwarek. W związku z tym pozostałe powiesiłem sobie o tak, na takich patyczkach wewnątrz tej naszej motylarni i one się tutaj inkubują i jak widać też już niektóre wychodzą z tych swoich poczwarek, wiszą teraz, żeby rozprostować skrzydełka. Zobaczcie, to był pierwszy motylek, który nam się wykluł. Znaczy, nie wiem dokładnie, czy ten, ale właśnie taki motylek pierwszy się wyklął. Muszę uważać, żeby któregoś tutaj nie nadepnąć. I tu już kolejne. Zobaczcie, jakie to są piękne stworzenia. Wiszą, się prezentują, żeby za chwilę zacząć sobie tutaj fruwać. Mamy różne gatunki motyli egzotycznych, mieszkających w Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej. No i będziemy chcieli tą wystawę tutaj wzbogacać, pokazywać, prezentować, zmieniać te motylki od czasu do czasu. Niestety nie będziemy w stanie zapewnić im, tylko może larwom, odpowiedniego posiłku. W związku z tym nie uda nam się ich wykluwać później. W takim sensie, że gdzieś tam one może, gdzieś tam i złożą jakieś jajeczka, ale nie będziemy w stanie tych jajeczek, czy tam larw później, które się, jak patrzę na te motylki, to już zapominam, co mam mówić, larw nie będziemy w stanie tutaj żywić. No niestety muszą jeść niektóre toksyczne rośliny, takie, które gdzieś tam nie zawsze u nas są dostępne. W związku z tym larw raczej nie będą składać, ale trochę sobie pomieszkać u nas mogą. Piękne stworzenia, słuchajcie, to jest naprawdę wspaniałe doświadczenie. Uczucie móc z nimi przebywać. Tak, zobaczcie. A jeszcze nie wszystkie się wykluły, jeszcze nie wszystkie kolorki nam się tu zaprezentowały. Takie fajne motylki małe. Można wziąć sobie tutaj, przejść do nas na paluszka. Genialne. Ale piękne, zobaczcie, mają te skrzydełka, trochę tak, o, i takie coś na rączce sobie możemy podtrzymać, fantastyczne. Na razie tylko niewielka część tych motylków się przepoczwarzyła i już tutaj prostuje skrzydełka, sobie fruwa. Zaraz musimy im trochę więcej jedzonka dać, owoców, miodziku, żeby mogły się odżywiać. No, one oczywiście czekają, aż te owoce nieco zaczną gnić, bo
lubią tak naprawdę takie trochę rozkładające się owoce. Tutaj bananka dostają, dostają pomarańcza. No, no i trochę tam jeżyn dorzuciliśmy, bo akurat jeżyny sobie wyrosły. Tutaj kolejny. Tak naprawdę można siedzieć tutaj na tej wystawie i się nimi cieszyć, ale niestety dłuższe przebywanie tutaj jest bardzo trudne, dlatego warunki, które tutaj mamy, no dla mnie są piekielne. Temperatura powyżej 30 stopni, prawie 32, 31,6, wilgotność, jak spryskam tutaj jeszcze tą naszą motylarnię, ma sięga powyżej 70-80%. Jest tutaj strasznie parno, strasznie ciepło. Także w międzyczasie, kiedy tam będziemy nowe motylki zakupywali, to zrobimy sobie z tego po prostu palmiarnię i będziemy mieli też fajną atrakcję. A też może się uda, jak się nam jakieś tu fajne roślinki będą wykluwać, że jakieś roślinki będą też dostępne. Bo nie każdy ma, powiedzmy, na tyle wilgotno i ciepło. Zobaczcie tutaj jeszcze nasze motyle wykluwające się na tych patyczkach. Zobaczcie, niestety, poczwarki, żeby powiesić, one powinny mieć, tutaj może widać, taki obszęt, coś w tym stylu można powiedzieć, trochę takich kępę, takich włosków, ala coś w rodzaju pajęczynki takiej, tak żeby się na tym mogły zawiesić. Niestety niektóre, jak do nas przyszły, to nie miały tego, nie było za co je zaczepić. W związku z tym przyczepiłem je troszeczkę taką taśmą na ranę, co tam sobie przyklejamy. Trochę je za tę końcówkę gdzieś tam złapałem. No i na szpileczce do patyczka, żeby sobie wisiały. Niestety to połączenie, gdzieś tam to mocowanie nie jest najlepsze. O, tam powiedzmy jeszcze tutaj te poczwarki są dosyć małe i to się jeszcze trzyma, ale miałem wielki problem na przykład, żeby takie duże poczwary, tutaj są motylki zwane sowami, wyglądają, mają, czy będą miały, jak nam się wyklują, będą miały szary taki odcień, trochę podobny właśnie z dużymi oczami, podobny do sowy. To są bardzo duże motyle, mogą sięgać nawet 15 cm rozstawu skrzydełek i one są duże i ciężkie. Mają tutaj co prawda taki wieszaczek, za który można się wkuć, zobaczcie, ale niektóre niestety nie miały. I teraz ja próbowałem na ten plasterek je przyczepić do patyczka, niestety były zbyt ciężkie i mi się urywały. Pokażę wam fajną metodę, o właśnie tu któryś mi na głowę siadł, cwaniaczek. Pokażę wam fajną metodę, którą możecie wykorzystać, jeżeli będziecie kiedyś mieli poczwarki i będziecie chcieli je powiesić, bo moim zdaniem ten plasterek nie do końca się gdzieś tam sprawdza. Poczekajcie, odwrócę kamerę. Dobrze. Ten plasterek nie zawsze się sprawdza, bo niestety czasami mu się zdarzy, że się urwie. Tak troszkę już tam sobie to obrócę. Że się urwie, odklei się. No też jest duża wilgotność, ten plasterek może się odklejać. Ja mam tutaj poczwarki, które mi spadły. No i tutaj za tą końcówkę powinniśmy tą poczwarkę przyczepić. Ale no tutaj ciężko jest przykleić plasterek, a jeszcze pod wpływem wilgoci on się może odklejać. A ja na wystawie coś wykorzystuję, co bardzo może mi się tutaj przydać. Słuchajcie, a mianowicie mam sztuczną pajęczynę. Ona wygląda trochę jak wata, ale od waty jest dużo mocniejsza. I wystarczy wziąć kawałeczek takiej sztucznej pajęczynki. Kawałeczek, naprawdę niedużo tego potrzebujemy. Już wam pokazuję. Tak? I tutaj poczwareczki mają taki mały pazurek, można powiedzieć. Można zahaczyć i popatrzcie. Poczwareczka wisi sobie i z tego już mi nie spadnie, a też nie ma ryzyka, że gdzieś tam za mocno przykleimy i później motyl będzie miał problem wyjść z siebie. Także wystarczy wykorzystać właśnie taką sztuczną pajęczynę do tego, żeby zaczepić poczwarkę za ogonek
i to możemy sobie na patyczku gdzieś tam też owinąć, powiesić i taka poczwarka może już wisieć, że ja ją sobie zamontuję. O, jedna poczwareczka już sobie wisi. Mam tutaj jeszcze jedną. Też sobie powiesimy kolejną taką poczwareczkę. Szkoda, żeby się zmarnowały. Oczywiście jak będą leżeć, to motyle, który wyjdzie, nie będzie w stanie rozprostować skrzydełek. I, no i niestety no umrze, no bo co ma robić to. Dobrze, tutaj kolejnemu zawiniemy. Tak. O, i zobaczcie. Wisi sobie na takiej pajęczynce i teraz to możemy sobie gdzieś tam na patyczku przyczepić, powiesić. Może tu w środku jeszcze. O, właśnie. O, kolejny motylek wyfrunął z tej mojej małej motylarni. Jeszcze mam taką poczwareczkę też, oj, tutaj pokazuję, do powieszenia. Oczywiście wieszamy za tył, nie za głowę. Tutaj trudno czasami stwierdzić, gdzie ta głowa jest, ale się uda. Zaczepiamy. Ta pajęczynka, oj, chciałem już tu pochwalić, że jest dosyć fajna, bo się dosyć łatwo gdzieś tam zaczepia. Ale mi spadło. Tak, i zaczepione można powiesić. Już sobie wieszam, zaraz do Was wracam. Fajnie, i to sobie może bezpiecznie wisieć. Także jeszcze Wam zrobię zbliżenia paru motylków. Poczekajcie. Dobrze, no i spróbujmy sobie tutaj wziąć jakiegoś motylka na paluszka i pokazać. Chodź tutaj. Zobaczcie. I jak ktoś będzie miał ochotę, to tutaj na tej naszej małej motylarni będzie można przejść właśnie i takiego motylka wziąć sobie na paluszka, zrobić zdjęcie, troszkę się nimi nacieszyć. Póki jeszcze będą. No, niestety żywot motylków nie jest długi, w tej ostatniej formie oczywiście, bo niektóre na przykład mogą żyć jeden dzień, ale są takie, co będą żyły nawet miesiąc czasu w tej formie. W związku z tym no, trochę się tam nimi nacieszymy, ale będą momenty, gdzie motylków nie będzie, gdzie trzeba będzie kupić nowe poczwarki, poczekać, aż się wyklują. Na szczęście długo to nie trwa. Myśmy pierwsze motylki dostali, poczwarki dostaliśmy w środę, i w czwartek już rano mieliśmy pierwszego motylka, który wyszedł z poczwarki. A dzisiaj mamy sobotę i dzisiaj najwięcej tych motylków się nam wykluło, ale to jeszcze nie wszystkie. Co my sobie tu jeszcze weźmiemy? Ja bym chciał. Kaps. I mamy następnego. Zobaczcie. Dają się spokojnie brać na rączkę. Delikatnie na paluszka. Tak. Hop. O, zobaczcie, jak pięknie wyglądają tutaj na drzewkach. Tak. Ja już jestem cały spocony, bo tutaj naprawdę jest bardzo gorąco, bardzo parnie. Ciężko tu trochę posiedzieć. No, drugi sobie usiadł. Idziemy poszukać takiego niebieskiego. Gdzie mi się to schowały? Niebieskiego, czyli. O, tam jest taki wielki. Pierwszy Apollo. Tu jest taki, którego wam już pokazałem, który wisi. Ale weźmy sobie. O, właśnie. Na paluszka.
On chwilę był, ale znikł. Ale ja bardzo chcę go mieć. Zobaczcie. Od tej zewnętrznej strony wygląda taki czerwony, ale jak otworzę skrzydełka, to on jest niebieski. Długo mogę na listeczek przełożyć. O, odfrunął. Zobaczcie, tutaj z pani, to nie będę panią tutaj kręcił. Tak. Dobrze, moi drodzy. Także przyjdźcie sobie pooglądać. Ja ci puknę zaraz. Pamiętajcie, nie pukamy zwierzątkom. Nie wiem, jak one się wtedy czują, jak im pukamy. Nie jest fajne. Ok, moi drodzy, zapraszam. Przejdźcie tutaj na tej naszej wystawie. Te motylki będą dostępne, także jak najbardziej w tej naszej małej motylarni, małej palmiarni, takiej mogę to nazwać, mojej dżungli, można przeżyć fantastyczne momenty, głaszcząc sobie takie motylki, dotykając, ale przede wszystkim oglądając. I te motylki możecie podziwiać zza szyby bezpłatnie. Oczywiście kto chce, może wejść do wystawy, na naszą wystawę, podotykać jeszcze inne zwierzęta. Nie, ale do motylków będzie dodatkowa opłata. No, słuchajcie, no trochę to kosztuje. Natomiast myślę, że warto. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiam.